Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i trzeci epizod z gry Bound by Flame. A więc dzisiaj, bez zbędnych w sumie stań, że tak to nazwę. Dobra. Co to chciałem? A, no tak, bez zbędnego przesadzania czy coś. Po prostu zwiedzamy te bagna i miejmy nadzieję, że... Aha. No to zlamiłem. No i miejmy nadzieję, że właśnie jakieś większe konkrety będziemy mieć czy coś. A to znowu piękny ekran wczytywania. I okej, już widać, że to nie jest prawidłowa droga. Więc zdecydowanie chcę tędy iść. Okej. I trzeba zaatakować oczywiście tego krzaka, tylko tym razem nie podejdę do niego, tylko skul ognia go. Tak, tak, dobra, odzyskiwanie many. O, tym razem udało mi się nawet wygrać. Dzięki temu. A teraz dostanę coś? Nie, serio. A nie, dobra, coś tu jest. Okej. I surowy metal, klejnot. Mogło być lepiej. Ale mogło też być gorzej. I swoją drogą pamiętam, że ostatnio tam coś było związanego z tym, że można w craftingu ulepszać koszulę i tak dalej, ale no stwierdziłem, że tutaj nic takiego szczerze nie mam. Najbardziej mi przydałoby mi się te kolosa. Co z tego, że czarnoksiężnik super lepszy moim zdaniem z wyglądu i w ogóle. No ale mówię wam szczerze, potrzebuję po prostu regeneracji zdrowia, jeśli mam sobie dobrze radzić. Patrzę na to, że nie umiem unikać za dobrze znane życie. Ale dobra, coś tym będę przejmował, idziemy. Okej, kolejny przeciwnik. Za mało magii. Dobra. Czyli standardowa strategia, trochę ciosów, unik. Trochę ciosów, unik. I w sumie w ten sposób da się każdego przeciwnika, jeśli jest pojedynczo pokonać. A teraz proszę tu o jakieś piękne nagrody. Oczywiście, że nie. Bo po co macie mi dawać jakieś, nie wiem, przedmioty, z których będę craftił lepsze rzeczy? Składanie się, okej, standardowo. Jest cały stado. Pewnie bardziej byłoby po prostu od nich uciec, ale... No, kim ja bym był, żeby uciekać od walki? Okej, mam trochę HP, to powinienem sobie poradzić. I widzę, że mana się zregenerowała, więc podpalamy mieczyki, trzymamy sobie sztylety i masakrujemy moich oponentów. O ile tylko dożyjemy tego. Oczywiście, że nie. Właśnie chyba dzisiaj moja wewnętrzna lama się obudziła aż za dobrze. Dobrze, ponownie, na spokojnie. I okej. Teraz. Aha, to znowu mnie zobaczyli oczywiście. Nie będę czekał po prostu od razu. Nie ten przycisk, super. Chociaż nie, jest ich tu za dużo, żebym sobie miał poradzić. Zdecydowanie za dużo. Tak. Prawdopodobnie jestem po prostu lama, nie ogar i w ogóle. Ale nie zmienia to faktu, że jest ich, jak mówię, zdecydowanie za dużo, żebym mógł spokojnie stwierdzić, że dam radę. Chyba, że nie wiem, jakoś inaczej magicznie coś. Chociaż, czy ja wiem. Nie, wygląda na to, że innego wyjścia nie ma. Dobra, na spokojnie, podpal swoją broń. I teraz można już wyskoczyć z walką. Czym będziemy mieli teraz trzech, a nie czterech. To jest jedna zaleta. A druga, ognista broń szybko pozbędzie się tych wszystkich wrogów. Pomijając to, że prawdopodobnie zaraz tu zginę. A, siódmy poziom. I oczywiście siódmy poziom, ale nie, i tak musiałem zginąć. Coś mówi, że to nie jest dobra gra, żebym ją nagrywał. Pewnie będę się po prostu już nieźle wkurzał, patrząc na to, że... Widzę, że to jest gra, która jest mocno wymagająca pod kątem trudności. Ale okej, spokojnie, dam radę. I szybko. Cios z zaskoczenia. Może jakaś kula ognia czy coś. Trochę unikania. Zawsze się przyda. I dobra. Dam radę. Wierzę w to, że dam radę. Poziom siódmy. Jeszcze żyję dwóch. Ale tym razem nie zrobię tego samego błędu, którego zrobiłem ostatnio. Dalej sojusznik. Pokonaj go, proszę cię. Pokonaj go.
No pokonuj! Nie chcę tu znowu paść. Dziękuję bardzo. I co my tu mamy? Skoczona krew i skóra. I w sumie to tyle. Ale okej, znowu poziom co? Nawet nie będę czekał, zobaczmy ile mamy. Jeden. Czyli na kolosa nie wystarczy. Niestety. Ale mamy za to fart już dostępny, co? W sumie to dodam. I teraz tak. Może warto byłoby się zainteresować, nie wiem. W sumie tym. Prawdopodobnie to będzie dobry wybór, patrząc na to, że ja nie ogarniam. A dzięki temu po prostu mogę od tak se użyć. A, w sumie czego? Nie mamy niczego do kuszy, to może zamiast kuszy. Czy nie, zamiast. A, zamiast pułapek. Okej. No powinno to znacznie wspomóc mnie w kwestii nieumierania. Pomijając to, że pewnie tak jeszcze 20 razy umrę. Przy okazji zapiszę, jak już udało się pozbyć tych bestii. I coś mówisz, że zanim nie będę chciał już zwiedzać z własnej woli czy coś, to bezpieczniej będzie najpierw pójść do wioski. Co to ma być? Okej. Co by to nie było, nie jest to chyba mądry pomysł, żebym tu przychodził. Zdecydowanie nie jest. Więc płomienie ochronne. Pewnie i tak to nic nie zmieni i zaraz tu padnę. Chociaż nie, dobra. Płomienie ochronne jakimś cudem spowodowało, że przeżyłem. Ja też już widzę, że pewnie po prostu tu będę z tym swoim uparciem na granie tropicielem bardzo sobie nie radził. Dopóki nie zdobędę czegoś, co podwyższy moje. Jak to się nazywa? Moją regenerację zdrowia. Ale okej, mam jeszcze jakieś mikstury, to lepiej będzie, jeśli nie będę czekał czy coś, tylko szybko się tym zajmę i po prostu wykorzystam to, że mogę właśnie używać mikstur po to, żeby szybko pozbyć się tych wrogów. Nie, dobra. Oni naprawdę, moim zdaniem, trochę za dużo biją. To ja pewnie, nie będę ukrywał, nie wiem po prostu. Czy ja powinienem się z nim bić, czy raczej przekradać? Ale wygląda na to, że raczej przekradać prędzej. Już dobra. A, zapis mam w tym momencie. Dobra. To może tym razem przynajmniej lepiej sobie poradzę z tym czymś. A, widzę, że to w ogóle jest strasznie słabe pod względem trzymałości. Tylko wkurzające. Jak w sumie prawie wszystko, co istnieje w tej grze wśród wrogów. Nie wiem, może naprawdę jeśli bym się przerzucił tego wojownika i w początku inwestował w niego zamiast w tropiciela, to magicznym trafem byłoby dużo łatwiej, ale no nie chcę zdradzać sam swoich przekonań co do tej gry i iść po prostu na upór, na miecz, bo tak sugeruje wszystko czy coś. Dobra, szybko podpalamy broń i spróbujmy zrobić mu zaskoczenie. Oczywiście, że się nie udało, ale przy tym pozbędę się szybko przeciwnika, zanim on zdąży się pozbyć mnie. Aha, to jeszcze te kulki znowu są te takie plujące. Dlatego tak szybko umarłem prawdopodobnie. Ale okej, spokojnie. Dam radę tym razem. Okej. Fajnie by było, gdyby on w ogóle z tym swoim szarżem nie atakował w tył czy coś, wiecie, ale tego zmienić niestety nie mogę. Okej, tu gdzieś jest ta kulka znowu. Okej. Wniosek następny, ogień jest ich po prostu niezastąpionym wsparciem do bicia wszystkiego, co istnieje. Okej, jest jakieś przejście prawdopodobnie. Ale tam chyba lepiej nie iść. Bagno południowa delta, nie. Może być ciekawie, ale nie, zdecydowanie nie. Nawet czuję, że jestem za słaby po prostu. Nie pod kwestią właśnie tego, że nie mam tej regeneracji zdrowia prawie, czy coś. Wioska jest po prawej stronie, super. Nie szykowała, czekała tu kolejna śmierć. Pewnie tak. Chociaż mam już 4 mikstury zdrowia. Może to jest być moja nadzieja. Okej.
cokolwiek to nie miał, nie miało być. Chyba nie bije aż tak strasznie. Okej, dobra, mówiłem, nie bije strasznie, nagle dostałem z 20 uderzeń na sekundę, nie, nie. Zdecydowanie nie. Ta gra nie jest dla mnie. Teraz już to wiem jeszcze bardziej. Super się gra, ale... No, prawdopodobnie mój upór, czy tam słaby refleks, czy cokolwiek by to było, nie było, co... Dobra, ale mniejsza z tym, spróbuję jakoś sobie poradzić. Może powinienem zmienić swój styl, czy cokolwiek, albo robić dosłownie jeden, dwa ciosy i unik, niezależnie od tego, jak bym chciał to zrobić. Teraz tam ta bestia padła. Super. To by kolejny poziom zaraz znowu miał wejść. Ja, na to niestety wygląda. Czy w sumie nie wiem, czy niestety, czy na szczęście. Dobra. Może przestanę gadać jakieś głupoty i w ogóle i skupię się na tym, żeby po prostu dojść do tej wioski. A, dobra. Chyba jest idealny moment, patrząc na to, że już ze szusznika. Prawdopodobnie koniec w takim razie moich wielkich, problematycznych zmagań. Chociaż dalej jestem zdania, że prawdopodobnie gdybym szedł w wojownika, byłoby mi znacznie łatwiej. Dobra, dobra. Aha, czyli już mam poziom wyższy znowu. Oczywiście ognista broń, bo jakby inaczej. I zginęłem, nie. Po prostu nie wierzę w swojego pecha. Może po prostu naprawdę jestem zbyt, że tak nazwę, spokojny, zbyt nieostrożny czy coś. Nie wiem. Może problem jest tutaj coś innego. Zresztą co by to nie było, co? Jakoś dam radę. Ja mam taką nadzieję. Widzę, że niektórych akcji nie chcę przerywać, żeby robić unik. Ale mniejsza z tym, udało się i to się liczy w sumie. Despite his determination, the knight was in an awkward position. He thanks the mercenary for having assisted him in his task. If he can trust the rumors that he hears around the village, he has before him one called Falcon. He has the pleasure of welcoming the mercenary to the village. Standardowy taki skandal. Strasznie dziwnie gada. The knight is called Renfall, last survivor of the Order of the Ember Knights, and now protector of his village. The new arrival is most welcome, but the steward is waiting in the old village inn. Dobra, dobra. Fajnie, poziom 9. Coś mówisz, że ta gra aż za bardzo sypie poziomami, które nic nie dają. W takim wypadku, no nie wiem. Niby rozwinąłem już mocno, przynajmniej moim zdaniem, tropiciela. Ale nie, no ja tak powiem szczerze, dalej nie dam prawdopodobnie rady. Muszę po prostu spróbować swoich sił. No po prostu w stylu wojownika. Jakkolwiek nie będzie to strata czy coś. Chociaż ta regeneracja zdrowia czy coś. Może być naprawdę nieocenionym wsparciem. No i w sumie już widać nawet teraz, jak regeneruje sobie to życie. Zdecydowanie szybciej. Ja prawdopodobnie chcę, nie chcę, będę musiał mocno właśnie poinwestować w to wszystko. Szarbownik nie mogę, poszukiwać skarbów? A, mogę, dobra. To biorę poszukiwacza skarbów. I w sumie nie wiem co dalej, poza tym, że no zdecydowanie jak mówiłem, czy chcę, czy nie chcę, prawdopodobnie przerzucam się właśnie w tym momencie na miecza, przynajmniej na jakiś czas. Inwestując w to trochę punktów. Dobra, fajnie, fajnie. Oj, kolejna scena jakoś. It is not a beautiful place, but for the time being, it seems to be unknown to the Deadwalker army. Okej, czyli pewnie odkryliśmy właśnie swoją jakąś bazę główną. Before the war, it was popular among the rich hunters who came to enjoy the ample game in the swamps. Today, the only visitors are refugees. They are sadly too numerous. Fajnie, ale możesz tak długo nie gadać. Ja bym chciał coś się rozglądać, pozbierać coś, może miecza sobie jakiegoś załatwić w końcu. No dobra, dobra. No tak, głównie pancerz przydałby się ulepszyć.
It is now the residence of the steward, the man now in charge of the village. The inn was used as a hunting lodge before the war began. Many rich people used to come here to relax. With any luck, we might get to sleep in a real bed tonight. Dlaczego mówisz w taki dziwny sposób? Always in the third person. The way people speak is different from one place to another, and I am from another place. The knight's people are a warrior tribe from Algenda. Okej, czyli to tłumaczy, czemu tak dziwnie gada. Czego naczelnik ode mnie chce? Gadaj szybciej, proszę. The captain has offered the services of the freeborn blades to the steward. The steward must have orders for the mercenary. Shit. I'm gonna get stuck being this guy's errand boy. Damn! I knew I should have gone with the rest of the company. Dobra. W takim wypadku jeszcze, zanim pójdziemy gdzieś dalej, zobaczmy, jaki tu w ogóle miecz posiadam. No, widać, że ciężki w ogóle, ale niech będzie. I teraz tak. A nie, dobra, to są sztylety. Nie miecz. Dobra. Miecz ma prędkość ataku jeszcze niższą, ale... Mam nadzieję, że wyższe przynajmniej obrażenia będą to rekompensować. I zobaczmy, co można tutaj zrobić. Jelec księżycowy, który daje obrażenia fizyczne plus 1. Wstrząsu, który daje, no, przerwanie akcji. Żołnierza, który daje odporność, fajnie. 3% większe pancerze czy coś. I szermierza, który daje trafienie krytyczne. Nie no, księżycowy, szczerze. Jeśli już muszę się z tym męczyć. I teraz tak, trafienie krytyczne, przerwanie akcji, obrażenia. No, oczywiście, że obrażenia. Jak już muszę się męczyć z mieczem, którego nie chcę, że tak to nazwę, to chociażby bił dużo. Chociaż muszę przyznać, nawet nie jest taki zły chyba. I okej. W takim wypadku tu mamy jakiegoś gościa. Pewnie nikt ważny, skoro nie da się z nim pogadać. Dobra. No to wchodzimy. Do wioski. O, dobra, chyba jest jakiś kupiec. No, Teo, już wiem. A teraz zobaczmy, co ten kowal ma. There's nothing for you here. Hey. Open your eyes, Smithy. I'm one of the Freeborn Blades. Of course. I'm guessing you have need of my precious services. Alas, no, potrzebuję. Nothing would truly put my talent and virtuosity to the test, I'd imagine. Such is artysty, tak, no. W sumie kowale byli artystami, bądź, w szczególności niektórzy. So, ale szkoda, to może zbyt takie, powiedzmy, ogólne określenie. Bardziej chodzi mi o płatnerzy czy zbrojmistrzów. Po prostu ich. Ah, gold. So vulgar to work with. So wonderful. Jakby to najłatwiej wytłumaczyć. Pancerze czy nawet broń potrafiła być prawdziwym dziełem sztuki czy coś, ale mniejsza z tym. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jakiś młotek. Miecz. Teraz w sumie nie będę ukrywał, żałuję trochę, że tamtego poulepszałem. Prawdopodobnie wczytam czy coś, chociaż... Czy stać mi na to? Nie. Nie stać. Ale dobra. Szybko wczytam tylko. Mam, że to jest... A nie, to już jest po ulepszeniu. Dobra, trudno. Kiedy indziej wezmę tamten miecz w takim wypadku? Co było już po rozmowie czy przed? Okej, czyli po rozmowie. Dobra. W takim wypadku, jeśli już niestety nie mam nic lepszego, pod tym względem przynajmniej. Zobaczmy, co jest w innych sytuacjach. Okej, okay. Jakieś hitrusy, czyli sztylety, fajnie, ale póki co nie. I jest jakaś koszula. Wszystko strasznie drogie, nie będę ukrywał, ale prawdopodobnie lepszego nie znajdziemy. Więc warto byłoby się w to zaopatrzyć, póki mogę. Proszę, można kupować stary za 200. Ale dobra, póki co nie będę się tym może zbytnio przejmował, idziemy zająć się tym, co w sumie możemy zrobić, czyli misją i miejmy nadzieję, że ta gra jakoś się rozkręci. Mówię, mnie się podoba, ale trochę czuję, że mogłoby być lepiej. Więc no, tylko to, co będzie pod tym odcinkiem, jeśli chodzi o jakieś komentarze, łapki, czy ilość wyświetleń, będzie decydowało przez przyszłości. Czy będzie to bardziej w zasadzie raz na jakiś czas przeciągle, ale dobra. W takim wypadku mam kolejne jakieś scenki. Prawdopodobnie ci tylko scenki, że będą. Wave of refugees increases the risk of drawing unwanted attention to this jungle.
No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Of that, I can assure you. Also, my men are reinforcing your defenses. Forgive me for saying, but you have some serious weak points. Especially the defenses around that refugee camp of yours. The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Needless to say, your men and the Red Scribes are welcome and free to go where they will. But as for any other newcomers, our gates are closed. You must understand that our food stores are as limited as our abilities to defend our village. Until you arrived, we had but one person who was even vaguely capable of treating our injured. And the case of Prince Orendil was completely beyond her skills. Dobra, czy pewnie będzie musiał jakieś korzonki szukać. Beast story. Doubtless another fairy tale, the fruit of an alcohol-addled brain. Nonetheless, several of the watch have gone missing. Something hidden in these swamps is causing these disappearances, but we cannot risk sacrificing any more of the few men remaining to us on sending patrols. Large groups entail moving chrysalids that are unmanageable. The others quite simply do not return. Silence. If I were to listen to everyone, I would need 10 times the number of men I have to verify the truth of every tale. Enough. Coś się dzieje niedobrego. I am not able to do that. Your endless wailings are unbearable. Czyli to nie jest taki na zasadzie kolega czy coś. Vulcan? A bardziej na to powiedzmy taki delikatny spoiler, to coś co spotkało pewną bohaterkę Divinity Original Sin 2. Tak znam Losę. Zwaną nie wiem czemu przez większość moich znajomych Baśką. Ale okej. Nie, to nie byłem ja. Nie. Nie wiem, kto ktoś tak po prostu ją nazwał tyle. Well, I must endure your wailings and lamentations. Nie będę ukrywał, dosyć ciekawa sprawa. Stop this nonsense immediately. It is not he who speaks. No, i tutaj chyba dopiero znamy prawdę na temat tego wszystkiego. Yet you still bewail your loose bowels and vomitings. You cannot vanquish your dead walkers, no more than you can vanquish their necromancer masters. They draw their power from the very heart of the world. They drink it, they suckle it dry. Your only chance to cleanse what your own have corrupted is to go to the world heart and liberate it from its servitude. The world heart is a myth. A forgotten fairy tale, no more real than dragons or dwarves. A myth. Continue hiding behind thy puny barricades, and thou wilt soon join thy myths and fairy tales. Aha. Czyli taka scenka, która była znowu długa i w sumie nikomu niepotrzebna. Jeśli chodzi o niektóre z tych elementów. Aha. No i jakby nigdy nic się budzi. I know you have returned to consciousness. What the hell happened? I was just listening to the steward blabbing away with the captain and then... And then you lost control. I don't know, it's like something in my head zapped me so it could use my mouth. But I was still there, still thinking what I was saying. This is not the first time you have felt this presence manifest itself. No. No, it's been there since the temple. It's also in my dreams. I think... Interesting. It would seem that your body is host to some other entity. And it is clearly a spirit of fire. No kidding. I got a demon in my head. Something of the kind. In truth, I could not say what it is. Not yet, at least. Don't make me laugh. After all, it's your disciples that let this thing out of the cage. Na zasadzie coś masz w głowie, ale nie wiem co to i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Do you have any idea of the implications of this incident? If it happens again a couple of days from now, they'll all start spitting and throwing rocks at me. I guess I'll have to watch out. I fear that is the least of your worries. Obviously, you haven't understood. The thing that is inside you
It wishes you ill. There is not enough space inside you for two souls. That demon wants your body. It will control you more and more until it has replaced you completely. Ha! Thou thinkest I crave the body of a mortal? I am a prisoner here. My place is in the world heart. It will not hesitate to lie to you, to tell you that which you wish to hear, so that you will allow it to consume you. I never asked for this cage. I never asked to be forced to hear thy every thought. It is I who have been invaded. Czyli będzie po prostu tutaj taka wewnętrzna kłótnia. Listen to it. Cast it from you. If you do not resist, it will crush your soul. Hey, take it easy. One day at a time, okay? I'm gonna take a walk. Aha. Czyli to tyle. Musimy pogadać o problemach standardowo. A jednocześnie to różne inne sprawy. Blades is of great repute, and the mercenary does honor to its name. Mercenary's powers are both astonishing and fascinating. The knight would like to duel with the mercenary, that he may judge the mercenary's strength. Uh-huh. Sure, I can never turn down a good fight. But maybe we should take it outside if we don't want to break everything in here. The knight is honored and bows to his adversary's wisdom. Belmar, wait for me here. I'll only be a moment. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Oczywiście w tym starciu spróbuję użyć miecza, bo niestety coś czuje, że to sztylety, jakkolwiek nie byłbym może bardziej pod mój styl, tak. No gra po prostu pokazuje, że jednak miecz jest tutaj tym lepszym czymś. Knight hopes that his adversary will not hold back his blows. Or you can count on it. Okej. Chociaż nie, sztylety już widzę, że tu będą lepsze pod tym względem, chociaż unikać będę mógł. A to jest cenniejsze niż ta regeneracja zdrowia nawet. Nie, akurat w takich pojedynkach, powiedzmy jeden na jeden, to sztylety moim zdaniem są nieocenionie lepsze. Dobra, pokaż co potrafisz. No, nieźle. Idealnie w momencie uderzenia umiem odskakiwać w jego przypadku. Dobra. Może mieć już skuteczniejszy, powiem wam szczerze, w walce przeciwko grupie, ale... Oj, niestety. Has never before battled an adversary with such power. And he believes that he could be that which is needed to change the course of this war. You fight pretty good yourself. Teraz pytanie, kto wygrał. Where did you learn your moves? I can't believe you learned to fight like that in this backwater. The knight has traveled far and fought many battles. He has only lived in this village for a short time. What are you doing in the middle of these swamps when you could be making a difference on the battlefield? The knight has fought a great many battles, but he feels he can be more useful protecting those who have nothing left. I have to go. I'm glad we could test each other's mettle. It was fun. Before his adversary rushes off to fight other battles, the knight has a question for him. He wishes to know if the Freeborn Blades would like him to join them. I'm not okay, the one who decides who joins the company, but I can ask the captain for you. He has thought long on it and wishes it would be so. Mamy coś kolejnego towarzysza, czy coś? Dobra. Zresztą, dobra, wiecie co? Ja bym jeszcze trochę posiedział, pochodził, pozajmował się jakimiś zadaniami, czy coś, ale... Powiem szczerze, dzisiejszy odcinek, pomimo tego, że... Nadal sądzę, że ta gra jest fajna nawet, trochę dał mi do myślenia. Powiem szczerze, najłatwiej to określić jako... No, mówiąc wprost, problem jest balansem, naprawdę, po prostu, nie wiem co, jak to określić konkretnie, ale nie czuję, żeby to było wszystko zrobione dobrze. Gra jest naprawdę ciekawa i w ogóle, ale patrząc na to, że po prostu,
jak to sobie tłumaczyć? Ile biją przeciwnicy, jak to wszystko wygląda? Czuję, że po prostu bez tej umiejętności od wojownika, co ciężko wygrać. Tak samo tutaj jakieś tam dodatkowe rzeczy. To akurat nie jest aż takie, powiedzmy, istotne, ale tutaj proszę, odpowiedź na trucizny, na magię, na... no fizyczna. Po prostu czuję, że nawet jeśli bym preferował trupciela, co jakby było widać, jak najbardziej preferuję i moim zdaniem jest dużo lepszy, tak bez rozwoju wojownika nie ma szans po prostu. Widzicie, dużą grupę wyciągasz wojownika, żeby mieć leczenie bardzo szybkie i tyle. Po prostu nie będę wysoko mówił, naprawdę czuję, że tylko i wyłącznie wojownik ma tutaj większy sens, oczywiście poza piromantem, ale w przypadku piromanty to mam w sumie wszystko, co chciałem, tak teraz i nie wiem, co dalej. No dobra, jeszcze to mogę ulepszyć, ale no, na razie to tyle. I powiem wam tyle. No, już się trochę plączę i powtarzam. Chcecie więcej? Będzie więcej. Ale powiem tyle. Ja znowu to powtarzam. Przed następnym odcinkiem, jeśli on kiedykolwiek ma być, prawdopodobnie powtórzę to wszystko i spróbuję przywyknąć do stylu wojownika, żeby to na nim się skupić, a nie na tropicielu. No a póki co ja już wam dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.